Po letniej przerwie do Domu Kultury w Kętach wróciły koncerty z cyklu Muzyka na deser. W piątek, 5 października, odbył się pierwszy z nich. Na scenie sali widowiskowej wystąpił zespół Another Pink Floyd, który powstał dzięki wspólnej fascynacji kilku przyjaciół tą legendarną grupą. Dość często właśnie odpowiadamy na pytania, dlaczego Pink Floyd? No to ja rozumiem, że takie pytanie się każdemu widzowi, jak popatrzymy na salę, nadaje. Pink Floyd, bo to jest nasza pasja, moja, kolegów zespołu, wszyscy jakoś ten zespół Another Pink Floyd połączył pasjonatów, to co było w zapowiedzi, co jak Chris nas zapowiadał, zespół pasjonatów i ta pasja, wydaje mi się, dodaje jak gdyby takiego powera, że grając Floydów nie tylko pokazujemy ich muzykę, ale sami się przy tym dobrze bawimy, a bawiąc się z kolei, ktoś kiedyś, myślę, że trafnie powiedział, przyczyniamy się do promocji jak gdyby na nowo muzyki Floydów w Polsce. My się też cieszymy, że w takich małych miejscach, bo Kęty nie są dużą metropolią, a mamy prawie pełną salę. To brawa dla tutejszej społeczności, że potrafi docenić muzykę, wielką muzykę, wykonanie bądź co bądź tylko zespołu coverowego, bo my jesteśmy jak gdyby tylko odtwórcami i bardzo nam miło przy takim odbiorze tutaj występować. I staramy się dobierać repertuar do potrzeb publiczności, aczkolwiek nie zawsze jest nasz ulubiony repertuar. Czasem trzeba zagrać the best of. David Gilmour ma bardzo specyficzny styl gry, jeżeli przysiąknie tym stylem, jeżeli słucha się dużo Gilmoura bądź podobnej muzyki, myślę, że każdemu przyjdzie to, że każdemu gitarze przyjdzie to za jakiś czas, że będzie mógł grać te numery po swojemu, dodając coś od siebie. Są to dosyć uniwersalne tematy, także każdy tutaj może coś od siebie pokazać. Na kolejny wieczór z muzyką zapraszamy 26 października. Wystąpi New Bone.